Cześć, siemanko, witajcie z tej strony oszycony Kapiszon i witam was w kolejnym odcineczku z serii Singla. Mamy sobie maj, troszeczkę tutaj przyspieszyłem, więc możemy sobie sojkę siać na pełne. Czy wszystko jest załączone? Takie, sieje się bardzo tutaj, jak widzicie, mało tych ziaren bywa, ale to dobrze, na nasze szczęście jak najbardziej. Poletka sobie tutaj połączyłem. W ostatnim odcineczku. Teraz troszeczkę też sobie odcinki nagrywamy na zapas, no bo wiadomo, mało zostało tych odcinków. Zostały jeszcze 3 odcinki oprócz tego odcinka, więc naprawdę to jest malutko. Gdzieś z tego jeszcze ostatni odcinek to naprawdę będzie taki krótki i wręcz już nic później nie będzie robione. No i tyle, nie? Mamy już tutaj pewny pomysł, jeżeli chodzi o ten odcineczek, także myślę, że sobie już tutaj naprawdę niedługo nagramy te odcinki, będzie już z głowy. Będę mógł te modziki sobie tutaj już pousuwać niepotrzebne, zakończyć ten pewny etap. No tam... Jezu, co się dzieje? Patrz, strażaki jadą. Ale słychać ich niemiłosiernie, ale wyją. Mam nadzieję, że tutaj dźwięki są jak najbardziej wszystko okej. Ja cię kręcę. Jedzie jakiś strażak mow. Ciekawe, kim chłop jest. No ba, wyje jak głupi. Kurde, chłopie, wyłącz, że te... O, wyłączyli chłopaki. Kurde, i masakra, szczerze mówiąc. Ja może bym sobie koguta? Ja mam koguta? Nie mam koguta. Mam koguta, może też bym sobie zapalił. Ciekawe, co tam się ogólnie dzieje. Później sobie na pewno zalecimy, bo tutaj takich demo generalnie było. Jak widzicie, nawet my tutaj nie mamy nigdzie ruchu drogowego. Tu nawet sąsiedzi powyjeżdżali. Tutaj niby skupczyny, od czasu do czasu jaką tam Mariolkę można spotkać, na skupie dysponuje i pieniążki wydaje, ale ogólnie to tu nieźle się dzieje. Więc później zobaczymy, może coś się zaobserwuje. Na razie na straż jakaś dziwna oszycona taka przyjechała, ale cholerowi jak to będzie dalej. Dokończając temat, tak żebym sobie zakończył pewny okres, pewny właśnie etap tutaj, jeżeli chodzi o serię w tym farmingu, bo są oczywiście na razie prowadzone tak naprawdę 4 serie. Bo wiadomo, że no z Orionem budowanie, ostatnio naprawdę mega fajne wyświetlenia porobiła ta gospa, że tak powiem. Ta seryjka, ostatni odcinek naprawdę fajny z Mazowieckiej Niziny. Pamiętajcie, że na Mazowieckiej Nizinie jeszcze się spotkamy. Za już właściwie... A, poczekajcie, ten odcinek jest na 20, więc za tydzień właściwie na ten najbliższy weekend, jak wy sobie to oglądacie, bo my nagrywamy to tydzień wcześniej, żeby sobie wszystko zakończyć i właśnie tutaj się przygotować pod FSA 13. Z dalej jedzie. Nie, no mam normalnie déjà vu w tym samym miejscu i normalnie ta taka sama straż. Ale jajca. Te chłopaki jakiegoś otworzyli, czy to kurde? Dziwna jakaś, kurde. Powiem wam, że... Sygnały dźwiękowe w sumie chłopaki mają jak... Oj, wyłączyli. O, zablokowali, kurde, drogę. Znaczy wjazd. Sygnały dźwiękowe w sumie chłopaki mają tak jak... tak jak trochę jakieś po niemieckie. Więc kurde, czyżby tutaj z Niemiec przyjechali? No jestem szokowany, ale no cóż, później podejdziemy. Tutaj dwa zastępy, może się coś tam faktycznie podziało. Może... Kurde, nie, no mam nadzieję, że nie. Ja tutaj, kurczę, jeszcze ludziska mam nadzieję, że coś sobie posprzedaję po żniwach na zimę. Mam nadzieję, że tutaj skup będzie dalej jak najbardziej otwarty. A to się pewnie dowiemy w przyszłości. Tutaj nie ma żadnych reporterów, także tutaj z gazet ja się nic nie dowiem, co tutaj słychać. No, natomiast będziemy mogli się przygotować pod farminga 13. Jak wiecie, co wakacje, lub nie wiecie, to się właśnie dowiecie, co wakacje robimy sobie takie powroty do tego farminga poprzedniego, no właściwie to zależy, tak już jaka wersja, bo jak zaczynaliśmy sobie te poprzednie wersje, to była 19, to sobie wracaliśmy do 17, później do 15 i teraz właśnie czas na farminga 13, także na pewno w lipcu sobie gdzieś tam przyciśniemy gry z widzami bardziej w 13, także jeżeli ktoś ma 13, to jak najbardziej może sobie gdzieś tam powoli to przygotowywać, bo teraz ten najbliższy weekend właśnie już wakacyjny, rozpoczynamy wakacje z 13. W kolejnym tygodniu, za tydzień już powinien się ukazać odcinek pierwszy z 13. Seria prawdopodobnie będzie z Orionem prowadzona, gdzieś tam strażak popleci, jakiś pijany, także myślę, że seryjka spoko wyjdzie. Takie czasy troszeczkę już wakacyjne to po pierwsze, ale po drugie gdzieś już takie żniwa, gdzieś tu wakacje, no to wiadomo, już rolnicy wszyscy oczekują jak najbardziej za żniwami, za tymi różnymi akcjami, więc
Myślę, że kurczę, taki Farmie 13, gdzie no, myślę, że sporo osób jednak grało, troszeczkę starszych, młodszych to może nie, bo młodsi to może gdzieś zaczynają od 19, coś w tym stylu, to może zobaczą właśnie jak ta 13 kiedyś wyglądała, ale myślę, że troszeczkę może nowych osób tutaj się sprowadzi na kanał, gdzieś tam ktoś zobaczy, hop, powrócił do 13, jak to kiedyś wyglądało, bo nie powiem, że czasami tak pomyśleć, nawet mi wystarczy, że pomyśleć, bo ja grałem od LS-a 09, to wystarczy, że sobie gdzieś pomyślę o tym farmingu, to już widzę tą mapkę, różne tam wspominki, różne gdzieś tam akcje się pozapamiętywało, także myślę, że gdzieś tam ktoś jak zobaczy, że właśnie Farmie 13, to sobie wejdzie i zobaczy jak to wygląda. Jeżeli chodzi o serię odcinkową, zobaczymy, myślę, że przez całe wakacje, czyli że lipiec, sierpień, byśmy sobie gdzieś to tak polecieli, jeżeli byłby fajny się trening, jeżeli byście chcieli oglądać to dalej, to myślę, że spokojnie jeszcze byśmy mogli sobie troszeczkę to przeminąć, ale zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Miejmy nadzieję, że YouTube da te powiadomienia, że będzie wszystko normalnie działało, bo dzisiejszy dzień, mianowicie 15 czerwiec, no myślę, że tutaj YouTube jednak no, zachował się dupnie, nawet Obrączka, jak tam biło się moderować czaty, to tak samo 500 ludzi tylko Obrączka, gdzie tak naprawdę teraz zaczynamy długi weekend. No troszeczkę dziwnie, tak samo patrzyłem chłopaków, to odcinki powydawali i tak samo, żadnych powiadomień, nic mi tam nie, bo ja nie dostaję dzwonków, ale ja gdzieś tam widzę jak wchodzę na YouTube, to od razu mam z osób, które subskrybuję i wrzucą film, no to na pierwszym miejscu, od razu gdzieś tam mam, od razu mi to wyskakuje w proponowanych, a tutaj nic takiego nie miałem, także później zobaczyłem, że chyba tam Andaś miał odcinek z od zera, Bolek wydał jakiegoś Roketa. No i u mnie tak samo pod tą serią, także oczywiście zapraszam na poprzednie odcinki, bo tutaj widzicie poletko nam się powiększyło, kupiłem tutaj pola, połączyłem je właśnie na ostatnim odcinku, no i wybaczcie, że tutaj tak naprawdę orkę sieję, ale wiadomo, można to farmingu zrobić, mi zależy jak najbardziej na czasie, żeby gdzieś szybko zakończyć sobie tutaj to wszystko. Dobra, wiecie co, żeby też bardzo nie przedłużać, ja sobie tutaj podejdę, zobaczę co tam się dzieje, no bo tak naprawdę nic tutaj się jeszcze nie dzieje. Ja sobie powołam troszkę, ewentualnie wam tutaj pokażę co się dzieje i co ostatnio sobie tutaj porobiłem. Także podejdziemy sobie, zobaczymy co tutaj się dzieje, Ursus właśnie z wałami. Kurde, halo, Janina, co tu się dzieje? Ja no, jakieś takie straże trochę po niemieckie. No ale co, no chłop sobie straży tam łazi, pilnuje chyba, możliwe, że kierowca to zabezpieczenie. Widzę, że mała kabina, to tutaj za dużo ludzi, strażaków też nie wejdzie. Cholera wi, mam nadzieję, że tutaj podejdę sobie niedługo, chłop do chałupy chce wejść. Może się dostanie, no ciekawe, nie wiem, żadnego dymu w sumie nie widać. Także mam nadzieję, że już jutro w kolejnym odcinku będę mógł wam powiedzieć, co mniej więcej się tutaj wydarzyło. Policji nie ma, karetki nie ma, policja może dojedzie, no tutaj widzicie, wieś samochodów nie ma, to policja też z miasta musi dojechać. Karetka, z karetką różnie bywa, ale zawsze strażacy dojeżdżają pierwsi praktycznie. Nawet z życia realnego, nie wiem czy zauważyliście, czy mieliście takie sytuacje, że gdzieś tam byliście i musieliście czekać na straż. Ja czasami musiałem, w tym roku to już chłop nawet dzwonił 3 razy na 112, w tym 2 razy straż pożarna przyjechała i oczywiście straż zawsze pierwsza była. Także tak to wychodziło, chociaż no widzicie, no straż głównie, no nawet możecie sobie przecież w realu zobaczyć, że straż głównie ma takie ciężarówki, więc to też szybko nie jedzie, to też musi się rozpędzić niż taka policja, ale najczęściej to właśnie tak jest, że straż głównie pierwsza przyjeżdża. Także nic ludziska, jeżeli chodzi właśnie, co tutaj się pozmienia, za dużo się nie pozmieniało przez ten tydzień, bo mówię, ja sobie tak naprawdę nagrywałem to 2 dni temu, wczoraj sobie chwilkę coś tutaj jeszcze posiedziałem, coś tam sobie tutaj po... Ja, nie, przepraszam. Tak, 2 dni temu. Coś tam sobie pogrzebałem. Nie, dupa jaś. Czekajcie, środa. Dzisiaj wyszedł odcinek singla. Wczoraj sobie posiedziałem. Nagrałem odcinek właśnie na wtorek, na ten sam dzień popołudniowy. Dzisiaj na środę i wczoraj na środę sobie, czyli że na dzisiaj nagrałem. Także wczoraj posiedziałem. Jeszcze miałem chwilkę, zanim pojechałem do robotki, więc sobie ogarnąłem. Tutaj właśnie jest połączone, jest nawóz dany na 50%, będzie trzeba dać jeszcze raz nawóz, będzie trzeba dać oczywiście jeszcze wałowanko. Jeżeli chodzi tutaj dalej, no to tu sobie ładnie wszystko rośnie, widzę, że tutaj będę musiał również sobie dać jeszcze nawóz na pszeniczkę. Tutaj sobie zasiałem owiec po owsie,
I tutaj mamy 100%, tutaj sobie przyjechałem z wałami, to sobie sytuację ładnie ogarnąłem, także tu mamy pole z głowy. Tutaj sobie wgrałem tą modyfikację na malowanie terenu, gdzie normalnie nie wolno, nie trzeba, znaczy nie wolno, no jest zablokowane, więc tutaj sobie do tej trawki domalowałem, tutaj troszeczkę poprawiłem taki trochę wyjazdek, może nie najładniejszy, ale troszeczkę pole musiało być i tutaj tak samo sobie nawóz dałem, wałom tam wtedy na odcinku, później zasiałem, zawałowałem, także tutaj również owiec zasiałem, no bo właśnie soja będzie na tym polu, na takim większym, tu muszę sobie nawóz po siebie dać i właśnie tutaj będzie sojka, tak to będzie sobie wyglądało. Także zostały tak naprawdę jeszcze dwa odcinki bez tego ostatniego, mam nadzieję, że sobie tutaj teraz pozasiewam wszystko, poogarniam, żniwa jakieś będą, no i tak naprawdę tyle, więc w tym odcinku to byłoby na tyle, dziękuję za oglądanie. Myślę, że no teraz upalny ma być weekend i początek jeszcze tygodnia, więc w sumie jak teraz odcinek będzie wydany 21, to chyba zaraz po tych upałach, choć może jeszcze we wtorek troszeczkę tamtego ciepło będzie, nie wiem, mam nadzieję, że weekend fajnie spędziliście, póki co mam plany tutaj właśnie, żeby do baseniku wleźć, się w końcu nagrzeje ten basen, bo na razie pogoda nie jest najlepsza, jak to nagrywam. I tak to sobie wygląda. Jeszcze jakieś tam rowerki mamy gdzieś dalej jechać, tak będzie ciekawie. Trzymajcie się, na razie miłego tygodnia, ale o Boże, to już chyba będą jechać dalej. Na ręczkę.